Witajcie w podcaście Kreatura o improwizacji, komedii i sztuce na scenie i w życiu. Ja się nazywam Małgorzata Różalska, a dziś moimi gośćmi w liczbie mnogiej są Karolina Pańczyk i Maciek Pawłowski, czyli komicy, improwizatorzy związani na co dzień z grupą Niplodram. A rozmawiać będziemy o procesie powstawania skeczy od początku razem z grupą, od burzy mózgów przez tworzenie tych zarysów pomysłów po kręcenie ich i wrzucanie na YouTube'a. O tym, dlaczego nie należy przekreślać pomysłów, mimo że wydają się średnie, dopóki tego nie sprawdzimy, żeby ich nie wywalać do kosza, tylko odkładać na półkę. Dla wszystkich kujonów i nerdów rozmawiamy o książkach i innych źródłach komediowych. O tym, jak ich komediowe skecze wylądowały na festiwalach filmowych i ubiegają się o nagrody razem z filmami dramatycznymi. I o tym, dlaczego właśnie powinniśmy poważnie traktować naszą sztukę komedii. I że aktorzy chcą w niej grać. O tym, jak to jest mieć swój własny program komediowy w telewizji. I o tym, jak planują swoje komediowe działania w świecie popandemicznym. Przed Wami Karolina Pańczyk i Maciek Pawłowski. Super. Tak, fajnie. Bardzo fajnie. Uwielbiamy opowiadać o sobie. To się dobrze składa. Tak więc, słuchajcie, może na start, bo to jest bardzo ciekawe, że w ostatnim czasie pandemicznym wielu improwizatorów, w stosunku do tego, że wcześniej prawie nikt tego nie robił, to teraz jest ich wielu, zabrało się za pisanie skeczy, a wy z Niplodramem już od jakiegoś czasu te skecze nagrywacie. Więc tu bym chciała was na początku zapytać o to, w jaki sposób się zabieracie do pisania skeczu i od czego wychodzicie? Czy to wychodzi właśnie od jakiegoś pomysłu, od tego gagu, który później jednak zostaje komiksem, jak mówiłeś, bo nie da się go bardziej rozwinąć. Od czego wychodzicie? Od czego ludzie powinni zacząć? To może szybko streszczę nasz proces twórczy, jaki wypracowaliśmy przez lata, bo on też się zmieniał. I powiem może na starcie, jak on wygląda obecnie, w takiej już takiej najbardziej działającej dla nas formie, ale też pewnie bardzo zależy od tego, jaką kto komedię robi, w jaki proces pójdzie. My mamy spotkania takie writing roomowe, powiedzmy, że mamy taki zespół scenarzystów, kilku. I raz na jakiś czas robimy, powiedzmy raz na kwartał, pół roku, rok, siadamy z naszymi notatkami jakimiś na telefonie, w zeszycie, w Wordzie, jakimiś takimi gdzieś zagrzebanymi na komputerze. Tak, no bo to jest takie zadanie dla wszystkich, żeby sobie zapisywać ciekawe rzeczy, które nam przyjdą do głowy, czy właśnie już trochę gotowe pomysły, czy jakieś spostrzeżenie, więc żeby to wszystko zapisywać i przynosić potem na próbę. Tak, no i się umawiamy na taką próbę, że okej, teraz szukamy nowych pomysłów. No i mamy taką próbę parogodzinną, gdzie po prostu pomysł po pomyśle czytamy sobie. Pomysł może być najróżniejsza rzecz. To może być albo gotowy premis już, gdzie od razu widzimy, jaka jest dziwność i jak ją eskalować i tak dalej. Ktoś przedstawia aż tak gotową rzecz, a czasem po prostu zauważył coś ciekawego, coś go zaintrygowało i ale w sumie jeszcze nie wie, co z tym zrobić. Więc na początek rzucamy takie rzeczy na takiej próbie. I dajemy sobie czas na każdy taki pomysł kilka minut, żeby zobaczyć, czy nas to grzeje, nie grzeje, czy widzimy w te parę minut, w jaką stronę mogłoby to pójść. Ale co robicie przez te kilka minut? Każdy siedzi w ciszy. Osoba, która rzuciła pomysł, patrzy, jak inni niezręcznie siedzą i patrzą w podłogę, bo im się nie podoba ten pomysł. I potem mówi, no dobra, dajmy temu szansę. I próbujemy sobie kombinować, że okej, no to co ta postać może zrobić, albo co w tym jest śmiesznego, albo nazywamy. Robimy sobie taką burzę mózgów trochę, tak. Rzucamy jakieś skojarzenia, a w sumie może fajnie byłoby tutaj, a może tutaj i to kogoś zainspiruje, więc ktoś... I potem może możliwe, że wylądujemy w zupełnie innym miejscu, ale dajemy sobie ten moment, żeby rzucać każdy pomysł. W sensie kiedyś tak faktycznie nie było, tylko że jak coś nam się nie podobało, to nie, tego nie robimy. No i potem się okazywało, no dobra, trochę mało nam rzeczy zostało. Tak. Co więcej, zdarzało się, że potem za drugim, trzecim, czwartym razem ten sam pomysł wracał, no, tam nie wiem, po kwartale, po pół roku i tak dalej. I nagle okazało się, że troszeczkę innymi słowami przedstawiony przez autora pomysłu i nagle wszyscy kupują, więc uznaliśmy, że okej, za dużo pomysłów tracimy przez to pierwsze wrażenie, czy nas rozbawiło natychmiast, czy nie. Tak, że... na przykład z naszym filmem o Pitach, który potem i nam się super nagrywało i w sumie odbiór był bardzo dobry. Tak, teraz możemy zdradzić chyba, że na festiwal Long Story Short się dostał ten film i tak dalej. On prawie nie powstał, bo dopiero chyba za trzecim razem, przy takim trzecim pitchu, w sensie, że autor jak przedstawiał swój pomysł, to dopiero za trzecim razem zażarło. W sensie, że ludzie, no dobra, w sumie widzę w tym coś śmiesznego. Tak, tak. Więc już teraz podchodzimy do tego, że dobra, nie bombardujemy od razu, nie,
albo od razu tak, tylko staramy się faktycznie dać sobie ten czas, czy coś czujemy, żeby nasze myśli faktycznie powędrowały zupełnie gdzie tam coś z tego można by wyciągnąć. Zdarzało się tak, że na przykład bardzo ważną rzeczą było to, że nie po prostu mi się nie podoba, więc jak się nie podoba, to jeszcze spróbujmy powiedzieć, co mi tam nie gra. Mhm. I ktoś nazywał, że w sumie ten pomysł się szybko wyczerpuje, albo że jak nazwał, co nie gra, to nagle przez takie 3 minuty takiego pastwienia się nad tym, co nie gra tej osobie, okazywało się, że wystarczyło zmienić, żeby na przykład to było z perspektywy drugiego bohatera opowiedziane, a nie z tego pierwszego. Więc chodzi o to, że drobna zmiana nagle powodowała, że wszystko się odblokowywało. I nagle okej, to mamy, da się to napisać bardzo łatwo do samego końca, już mamy całą wizję. Wystarczyło to powiedzieć z innej perspektywy, w sensie mamy dwie osoby i z tej drugiej. Cokolwiek, to jakaś drobna zmiana wystarczyło właśnie. Tak, więc to nas trochę otworzyło właśnie, takie samo to, że daliśmy sobie tę możliwość, żeby rzeczywiście nie blokować tych pomysłów. No i potem mamy tak, że właściwie spotykamy się i staramy się brać jakiś jeden konkretny pomysł, że dobra, to teraz będziemy rozpisywać to. Pracujemy sobie nad tym w domu, każdy ma trochę pomyśleć nad tym, co tam może być śmiesznego, co nam się podoba, więc rzucamy wszystkie śmieszne teksty, wymyślamy bohaterów, co tam się ma wydarzyć po kolei, więc taką drabinkę. I potem jedna osoba, czyli Maciek najczęściej, spisuje wszystko właśnie to, co powiedzieliśmy po kolei, trochę układa tak strukturalnie, co tam może się wydarzyć. Przynosi na następną próbę i tutaj już patrzymy, już sobie tak szlifujemy konkretnie, co tu jeszcze, czego brakuje, ten tekst nie jest fajny, albo tu trzeba dośmiesznić i tak dalej. Więc... Tak, no wzięło się to trochę z tego, że na początku też, no chociażby ja, mimo że teraz też piszę, to chociażby też, ja. No, że jak pisałem wcześniej skecze, to miałem taki problem, że okej, mieliśmy temat, ale teraz ja jeszcze muszę do tego tematu włożyć żarty do środka. I nagle mam takie poczucie, że jest ten temat nie aż tak wykorzystany, jak mógłby być, gdy napiszę to sam od początku do końca. Dlatego powstał ten taki etap pośredni, gdzie mamy pomysł, wszyscy go akceptują po jakimś czasie i mówią, że jest fajny, więc ten pomysł zamieniamy na precyzyjny premis, gdzie właśnie nazywamy tę dziwność i w stronę, w którą pójdzie eskalacja tej dziwności. No to jak już wybierzemy właśnie, jaki jest premis i jaki sposób będziemy opowiadać tę historię tutaj, no to jeszcze właśnie doszliśmy jeszcze z kolejnym etapem, gdzie właśnie wszyscy siadamy i wymyślamy takie pojedyncze rzeczy. I właśnie dzięki temu ta jedna osoba nie ma na niej takiej presji, żeby ona teraz jeszcze wymyśliła wszystkie żarty po kolei. Tylko mam taką burzę mózgów, gdzie 4 do 6 osób, czy tam 3 do 6 osób siedzi i mówi wszystkie skojarzenia, to nagle tak naprawdę jak ja wtedy siadałem do napisania skeczu, to ja musiałem tylko je ułożyć w kolejności, zobaczyć jakąś strukturę i nie było tak dużo tego pisania. Bo to było już prawie że gotowe. Trzeba było temu takiego trochę życia pchnąć, takich bohaterów i tak dalej, którzy mają jakieś swoje cechy i tyle. Na przykład freelancerzy, jak był sketch, no to uznaliśmy, w ogóle tu była bardzo ciekawa ewolucja tego pomysłu. Tam właśnie był taki zwrot, że... A, było coś takiego, już wiem. Było z perspektywy osoby, która jedzie pracować zdalnie. Tak. I tam napotyka różne osoby, które pracują zdalnie i jest mu ciężko. I coś nam w tym nie grało. I tak stwierdziliśmy, kurczę, to nie jest śmieszne. Potem myśleliśmy, żeby z tego zrobić na zasadzie reportera, który rozmawia z ludźmi pracującymi w kawiarni. Ale też jakieś takie suche to wyszło. Tak. I wtedy nam odblokowało to, że właśnie jak się pastwiliśmy nad tym pomysłem, to powiedzieliśmy, zróbmy to z perspektywy właściciela restauracji. Który zakłada pierwszą kawiarnię, odłożył sobie pieniądze, to jest marzenie jego życia i okazuje się, że przychodzą same darmo zjady, żeby pracować przy szklance wody parę godzin. Tak. I wtedy nam ruszyło, bo okej, mamy jego, który mamy stawkę, bo on właśnie, to jest jego pierwszy dzień, widzimy jak on nie mówimy tego w tekście, ale widzimy jak on otwiera z namaszczeniem, z uśmiechem, wita taki radosny tego pierwszego klienta i nagle to zaczyna się wszystko sypać, bo każda kolejna osoba, która przychodzi, No i potem już się bawiliśmy tym schematem, że dobra, to jeśli oczywiście ktoś przychodzi z kompem i pisze książkę, no to jest oczywiste, no ale może przyjść na przykład z wielkim kompem, z pecetem, drukarką, monitorem i tak dalej. Potem co jeszcze? No to może na przykład krawcowa przyjść, no to jeszcze potem kto? No to może masażysta, może fryzjer, w sensie, że wszystkie zawody, żeby jeżeli nie wynajmować lokalu. To jest prawdą, to co jeszcze może być prawdą? I właśnie tutaj jest ta rola całego zespołu, że nawet jak już sobie najpierw zdefiniujemy ten premis, który nas już satysfakcjonuje, no to żeby potem dorzucać te zawody, co one mogą robić, że tutaj ci szpiedzy, że tutaj chirurg, że jeszcze tak, nauka jazdy, przyprawione do stołu i układamy w to jakąś kolejność. Tak? I mamy te wszystkie pomysły, potem jedna osoba siada, układa to w jakąś kolejność od najzwyklejszej do najdziwniejszej i tyle. No tak, to jak się dojdzie już do tego momentu, że już mamy tę pierwszą rzecz i później to co jeszcze,
To jest trochę jak granie w szoty, nie? Jak się siedzi właśnie z zespołem, jest takie to, co jeszcze może być i po prostu się rzucanie łatwiej. To jest coś, co łatwo można zrobić z zespołem, a trudniej samemu ze sobą, bo tak się wyciąga ze swojej głowy jedną rzecz na raz, a tak to pada pięć na raz. Tak naprawdę trudno jest nam powiedzieć, czyj był pomysł. Tak, bo jedna tak. osoba rzuca, a druga jest niezła, a druga osoba go trochę przerabia i jest świetna. I teraz jej był pomysł, czy tamtej był pomysł? No tak, bo wszyscy jej uczestniczyli. Dokładnie, dokładnie. Ale też właśnie to, co mówisz, że jak się pracuje samemu, no to jest to ryzyko po pierwsze, że ale mam świetny pomysł. Tak. nie muszę nic z nim robić więcej, jest cudowny. A tutaj jednak jak mamy te sześć osób i każda, mimo że mamy bardzo podobne poczucie humoru, no to jednak każdy jest zupełnie inny, więc ktoś mówi, no dla mnie to jest na przykład nieśmieszne, a dla mnie to jest takie, a uważam, że jest zbyt normikowe, coś tam. Więc sami siebie też zmuszamy, żeby wyciągnąć jak najwięcej, żebyśmy się wszyscy mieli z tego frajdę. No, nie? No i koniec końców, dlatego w naszych napisach końcowych zawsze jest napisane scenariusz Niplodram. Mhm. W takim razie, skoro i tak teksty pisze Niplodram, to co jakbyśmy wzięli taki zeszyt, bo rozmawialiśmy wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, o tych żartach i pomysłach, które leżą w szufladzie zapomnienia i się kurzą i nie wiadomo, czy kiedykolwiek coś fajnego z nich wyjdzie, to może to jest miejsce na to, żeby zrealizować marzenie Sikora, który właśnie chciał się powymieniać z innymi zeszytem, z tymi pomysłami. Może tak. Braliśmy kiedyś udział w poligonach. Proszę napisać do nas maila. Albo my napiszemy na priv. Tak, kontakt. I się skontaktujemy. Braliśmy udział w czymś takim jak poligony. To były właśnie fajne rzeczy, bo były organizowane w Domu Kultury Śródmieścia albo w Klubie na Chorzej i rzeczywiście działaliśmy jako z młode kabarety, miały okazję popracować z wyjadaczami w stylu na przykład Kabaret Hrabi, albo Władysław Sikora, albo Kabaret Jurki. I to było super, że oni grali na przykład nasze skecze, a my graliśmy ich nowe skecze, więc każdy które sobie... tak naprawdę dopiero oni jakoś tam testowali, to w sumie jakoś nie za bardzo działało, ale jeszcze szukali, patrzyli, co my wniesiemy do tego, to już bardzo to było otwierające głowę. No, ale też pocieszające, co? Jak się widzi, że ktoś, kto jest bardzo doświadczony, tak samo przechodzi ten sam proces. Dokładnie. Na początku to wcale nie jest fajne. Tak. Więc to było super. Trochę mi tego brakuje. Nie wiem, czy to się nadal odbywa, ale myślę, że to by było... Bo może teraz jak więcej ludzi trochę zacznie pisać, bo rzeczywiście był ten odwrót od kabaretu, że kabaret jest bla. I wszyscy zajmują się improwizacją i stand-upem. Co też nie ma to się dziwić, że tak było, bo my sami się nie nazywaliśmy kabaretem nie bez powodu, bo wiedzieliśmy, jak jest stosunek. Społeczna percepcja tego słowa. No właśnie, aczkolwiek wydaje mi się, że wszyscy, którzy zajmują się komedią, trochę gdzieś tam tęsknią właśnie za pisaniem skeczy, co było widać teraz w trakcie pandemii, że co sama dużo powiedziała, że wszyscy zaczęli trochę kręcić, więc może, kto wie, no może właśnie porobią się takie rzeczy, że tak jak, nie wiem, my z nim programem piszemy, więc może jeśli ktoś inny jeszcze pisze, to będzie chciał z nami się jakoś powymieniać, możemy sobie razem gdzieś zagrać na scenie, więc no super, ja jestem otwarta na takie rzeczy. Kontynuując jeszcze proces twórczy, bo to sam nie był koniec, proszę, tylko doszliśmy do jakiegoś etapu. O matko. Jak już mamy, no właśnie, ale to też powiedziałaś, bo potem poszliśmy myślami dalej, ale to jest ważna rzecz, że tak, jak już się ma to nazwane, to potem jest już taka fajna zabawa, że się rzuca tylko kolejne pomysły. Właśnie ta sztuka to jest zbudowanie, to przez lata się tego tak naprawdę nauczyliśmy i zorientowaliśmy, jak to jest ważne, żeby bardzo precyzyjnie nazwać premis. Jak to jest precyzyjne, to potem jest wszystko świetnie, a jak jest taki, że trochę nie wiesz, o co albo chodzi w tej dziwności, jest za długi, coś, to nagle te pomysły są trochę o tym, trochę o tym, rzucamy rzeczy trochę z różnych bajek i nagle trudno jest to złożyć, więc to nazwanie tego, zdefiniowanie tego premisu, to jest coś, co otwiera całą robotę. To jest najtrudniejsze, a potem już wszystko płynie. Tak. Jak to jest dobrze napisane i mamy to cały czas przed oczami, to już się tego skeczu nie zgubi. Tak. No mieliśmy też taką sytuację, że z jednym naszym filmem, myślę, że będziemy sobie też to stosować w przyszłości, czyli z Targetem. No, Target powstał na podstawie właśnie sceny impro, którą zagraliśmy sobie na treningu i Siami z Maćkiem grali i stwierdziliśmy, że to jest w ogóle super pomysł, że jakby realia mafijne są przełożone na świat pisania artykułów i dziennikarstwa. Tak. I bardzo nam się to spodobało, więc stwierdziliśmy, dobra, musimy zrobić z tego sketch. No to jest taki myk, że jak się gra scenę impro, to jest oczywiście żywe, więc inaczej inny jest odbiór, więc trzeba faktycznie, jak się spisuje, no to trzeba to rzeczywiście, no można tak dośmiesznić, dołożyć jakichś precyzyjnych tekstów, tak? Bo masz trochę... Bo w impro czasem padają niepotrzebne zdania na przykład, no to na to nie ma miejsca, no nie? Plus sam śmiech się bierze z tego, że ojej, jaka fajna tutaj relacja między tymi postaciami, nietypowa i tak dalej, to już ci wystarczy tak na żywo, a w filmie jednak trzeba dopisać czasem jeszcze jakieś konkretne zdanie, jakiś żart. Tak. Nie wiem, na przykład my sobie dopisaliśmy, że
że potrzebujemy chociaż jednej osoby do robienia korekty. Wojny nie będą mniej brutalne, jeżeli opiszemy je bez błędów, nie? W sensie, że... No. Więc po co korekta, tak? Ale właśnie, że jakieś takie pojedyncze zdania, które na żywo nie przyjdą ci do głowy, ale jak już masz te chwilę zastanowienia, no to do tego premisu jeszcze jesteś w stanie dołożyć parę jakichś tak, zdań. Tak, więc wystarczyła tutaj zabawa improwizacyjna, która gdzieś nam otworzyła głowę, no ale to trzeba pamiętać o tym, że jednak, żeby nie przekładać dokładnie scen tak. impro, bo to... Tak. No to jest, może to się rozmyć, bo rzeczywiście i te niepotrzebne zdania, samo też kwestia puenty, no to też trzeba nad tym jednak usiąść i popracować, bo tak mam wrażenie, że widzowie też inaczej to odbierają, co innego jak to jest na żywo i inne rzeczy wtedy śmieszą, inne rzeczy się podobają, a kiedy jeszcze dochodzi kwestia ekranu, braku widowni i to musi być takie, to przechodzi jeszcze właśnie przez te bramy, to, no to już musi być bardzo precyzyjny. Oprócz tego jeszcze doprecyzowania w tekście, dołożenia jakichś tam zdań śmiesznych i dodatkowych pomysłów, no to też się nawet sami uczymy tego obecnie, jak namierzyć tę scenkę impro, która jest śmieszna i która nadaje się na realizację tak po czasie, że to po czasie też będzie śmieszne. Tak. I no właśnie to, co Karo powiedziała tutaj, najważniejsze jest to, że kończymy scenę i czy jesteśmy w stanie teraz ją określić jednym zdaniem. Właśnie czy ten premis jest śmieszny sam w sobie, tak? Czyli właśnie realia corpo, w stylu mafijnym, czyli nie dowieziemy targetu, no to muszę cię sprzątnąć, tak? I okej, okay, to jest bardzo, to brzmi jak precyzyjny premis, na tym da się budować, tak? A mieliśmy jakąś inną scenę, która nas też rozwaliła, ale nagle jak sobie opisaliśmy ją jednym zdaniem, to tak w sumie wszystko można było tam wsadzić. I to by było, bo tam, że ktoś leci w kosmos i bagatelizuje sprzęt. Że to, że czegoś nie załatwił w sprzęcie, w tej ich rakiecie i tak dalej. Na żywo bardzo śmieszna scena, ale w sumie jak mamy to opisać jednym zdaniem, no to w sumie nic z tego nie zostaje. Ale nie? Mamy jeszcze jedną, którą zagraliśmy i na którą czekamy, ale tutaj czekamy na współpracę z Ikeą. Zapraszam Ikeę. Zapraszam Ikeę. Nie, bo jest pomysł, aczkolwiek no, wymaga tak dużych środków i dużo miejsca i dużo sprzętu, i że po prostu na razie jeszcze nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Potrzebujemy zdublowanych pomieszczeń, więc... Tak, to by się przydała Ikea. Tak, no. Więc właśnie nie uznaliśmy, że jak się odezwał, to więc to piszcie na priv. Z tym jednym zdaniem, to też widzowie po tym, jak obejrzą sketch i będą chcieli go polecić, to co powiedzą? Jak ktoś ich zapyta, no tak. O czym to jest? No to właśnie im bardziej klarownie będą w stanie to powiedzieć, tym lepiej, bo jak zaczną właśnie opowiadać, że no słuchaj, jest taki typ i on tam coś tam i tak w sumie to w kosmosie, ale potem tak naprawdę dochodzi o coś innego, a potem i opowiedzieli cały sketch. Tak. Nie brzmi to jak coś śmiesznego. Ale właśnie wydaje mi się, że w książce Johna Trubiego on tam analizuje dużo scenariuszy filmowych i też opisuje je na podstawie jednego zdania. W sensie, że o czym to jest? Mi się bardzo podobało przy Ojcu Chrzestnym, mniej więcej, oczywiście nie przypomnę sobie dokładnie, ale mniej więcej w Ojcu Chrzestnym chodziło o to, że najmłodszy z synów ma stać się królem, czy coś takiego. I to było super, bo to od razu cię ustawia, aha, dobra, znamy to z baśni, znamy to z opowiadań. I to jest no dokładnie to, tylko oczywiście są inne włoska mafia. Realia. Mi się bardziej podobało, z kolei jestem fanem stwierdzenia, a nie przyszłoby mi to do głowy, żeby tak opisać Jurassic Park, że jaki jest premis Jurassic Parku? Co gdyby dwóch największych drapieżników w historii spotkało się w jednym czasie. Człowiek i dinozaur. No, i właśnie ładne. Super. I że na tym super, budujesz, bo... nie? Pojedynek ludzi że z dinozaurami. To nie jest przypadkowe, no, tak. Nie? Że rzeczywiście te dobre scenariusze, które się pamięta, no to one nie są zupełnie przypadkowe, tak. Tylko to jest fajnie wymyślone i ktoś nad tym naprawdę tak, i wiedzą, i wtedy twórca musi wiedzieć, o czym to tak naprawdę jest, o czym opowiada. I nie może tego zgubić. Generalnie pisanie to jest niesamowite rzemiosło. Ja zawsze w dzieciństwie tak myślałem, że się nie nadaje do tego, bo zawsze sobie wyobrażałem, tak przez kulturę byli prezentowani artyści, tutaj robię cudzysłów palcami, że ludzie, którzy dostają wenę z nieba, coś ich natchnie, oni siadają, w ogóle nie widzą rzeczywistości dookoła siebie. Ja zupełnie nie byłem pod kątem charakteru takiego typu człowiekiem, ale im więcej oglądałem wywiadów z twórcami, więcej czytałem na temat scenarzystów czy reżyserów i tak dalej, no to większość to jednak to jest potężne rzemiosło. Bo i tak, mnóstwo pracy po prostu i trzeba konsekwencji i tego, żeby siedzieć ileś godzin i po prostu pisać i przepisywać wiedzy, nauki, właśnie warsztatu, teorii, ważnych komików też mówi o tym, że po prostu, dobra, oni mają od tej godziny do tej siadają i po prostu piszą. I jak to jest precyzyjne, to nie jest właśnie takie, że
poniosła mnie fantazja, tylko są super precyzyjni w tym, jak konstruują to, że w tym miejscu się zaśmieją, a w tym się nie zaśmieją, a w tym mrugną, a tym spojrzą na publiczność. To wyzwala śmiech. To są takie drobne, precyzyjne rzeczy i to właśnie to jest warsztat. I właśnie to jest niesamowite, że w Stanach bardzo dużo się nad tym też myśli, dużo jest teorii na ten temat, dużo jest książek, więc warto, wydaje mi się, że warto się nad tym, żeby nie wyważać, kurczę, otwartych drzwi, tylko po prostu też poczytać, zobaczyć, jak oni to robią, i bo tam są rzeczywiście precyzyjne metody budowania konkretnego rodzaju żartów. A propos, nasz ulubiony temat, czyli książki i teorie. Także może chcielibyście polecić jakieś wasze ulubione książki w temacie komedii, pisania, tworzenia, czegokolwiek z tym związanego i najlepiej, dlaczego ta książka jest fajna. Jejku, obecnie Karo czyta dużo w tej chwili o sketchach, stand-upie i tak dalej. Ja jeszcze jestem cały czas wkręcony w scenariuszowe rzeczy, bo my w ogóle myślimy o pisaniu kiedyś tam, jak się uda, no, seriali, filmów i tak dalej, więc się szkolimy też w tym kierunku. Tak. I w ogóle też to nam wbrew pozorom dużo dało przy bardzo krótkich formach. Chociażby ten premise, one-liner i tak dalej, jak tam czytaliśmy o teorii u Johna Trubiego. No właśnie, no na pewno właśnie John Truby, jak się nazywa ta książka? Anatomy of Story? Tak. Anatomy of Story Johna Trubiego. John Truby, bo tam jest niesamowite, naprawdę warto to przeczytać, bo na podstawie znanych tekstów on rzeczywiście to rozkłada na podrozdziały i to, co było też dla mnie niesamowite przy robieniu długiej formy improwizacyjnej, którą bardzo lubimy robić, czyli przy storytellingu, jakby on zaczyna od tego, że jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Wszyscy to wiedzą, oczywiście. Trzyaktowa budowa od czasów Arystotelesa. Tylko wstęp, wiadomo. Zakończenie, wiadomo. Co to jest rozwinięcie? Mm-hmm. I że tu jest ogromny problem. I on jakby rozbudowuje to całe rozwinięcie. Co tam powinno być? Krok po kroku, kropka po kropce. Że to naprawdę, to nie jest przypadek, co się dzieje w filmach. Pod tytuł Anatomy of Story. 22 steps to great screenwriting, czy coś takiego. Tak. I dokładnie jest po prostu 22 kroki w scenariuszu, które są. Oczywiście jest to umowne, tak? Jest to scenariusz, w którym no wiadomo, ale wszystkie filmy praktycznie się tam łapią, wbrew pozorom, nawet najróżniejsze. I oczywiście nie myśli się o tym na zasadzie, o nie, ja nie będę robić schematycznego filmu, ale potem jak się ogląda, to dobre filmy rzeczywiście mają po prostu w sobie tę strukturę, więc jeśli ktoś jest zainteresowany czymś takim, to myślę, że to jest świetna książka. Jedna z lepszych, no. Tak. A poza tym właśnie, żeby się nie zniechęcić tą strukturą, bo ona jest tak super elastyczna, praktycznie każdy film się do niej łapie, tak? A jednak powoduje, że my jesteśmy jako widzowie nauczeni odbierać pewien rodzaj historii od tysięcy lat. Tak jak Joseph Campbell, nie? W Bohaterze o tysiącu twarzy. Tak. I też jest podróż bohatera i też z jednej strony czasem słyszę głosy, ale co ty mi tutaj mówisz o takim, jakieś właśnie schematy, jakieś kroki do wypełniania. To nie chodzi o to, żeby wypełniać każdy krok, tylko że im bardziej świadomi jesteśmy różnych możliwości, tym bardziej możemy je zaadaptować do naszych własnych wizji i potrzeb. Dokładnie. Tak, a te 22 kroki to jest też tak, że one są, ale te wyrzucasz, te rozbijasz na 8 jeszcze kolejnych, tak? Więc to nie jest tak, że to zawsze 22. Zachęcamy, no jest po angielsku tylko. To jest duży problem. No niestety nie ma tak wielu książek po polsku jeszcze przetłumaczonych. Tak, na szczęście jest... Wielką robotę robi wydawnictwo Wojciech Marzec, którzy wydają dużo filmowych książek i scenariuszowych, i reżyserskich, i takich bardzo branżowych. No ale no, niestety trzeba niektóre pewnie będzie jeszcze poczekać na przetłumaczenie. No tak. Jeszcze polecę na pewno też Comedy Bible. Bo to też, Judy Carter? Tak, który niedawno to przeczytałam i bardzo mi się podobało, bo tam jest rzeczywiście jeden konkretny schemat do wyćwiczenia, wytrenowania. W jaki sposób budować żarty, więc myślę, że to może wszystkich zainteresować. No bo rzeczywiście rodzaj treningu tego, co robić po kolei, jak obudzić w sobie ten sposób myślenia, więc to było bardzo fajne. No i takie właśnie też elementy na zasadzie, że tam kochani, słuchajcie, zaraz wam wymienię tematy, które są już nie warto ich poruszać, bo są kiepskie i ludzie będą na was patrzeć średnio, czyli narkotyki, samoloty, coś tam jeszcze, więc to mi się bardzo podobało, żeby też, no kurczę, no myśleć gdzieś dalej, no nie robić ciągle tych samych tematów. Tematów jest mnóstwo, nie trzeba robić ciągle tego samego. I też to na przykład, że z czego warto się śmiać, z czego nie warto się śmiać, czyli na przykład kwestia właśnie
żeby nie być bully na scenie i nie być oprawcą, kiedy to jest żartowanie z czegoś i kiedy to jest satyra, a kiedy to jest po prostu nabijanie się czy powielanie szkodliwego stereotypu. Mhm. Żeby komedia zrzucała z piedestału tak naprawdę, a nie dobijała ludzi, którzy są na marginesie. Leżą, no bo to już zupełnie bez sensu. Więc to była bardzo, bardzo fajna książka. Bym dodała, że jeżeli korzystacie z aplikacji Clubhouse, nie wiem, bo to ona jest od niedawna, to jest samo audio, że sobie się ludzie spotykają, są jakieś pokoje tematyczne, spotkania, trochę takie jak spotkania autorskie i można pogadać albo wziąć udział w jakichś warsztatach, to właśnie Judy Carter regularnie raz w tygodniu albo nie wiem, więcej nawet, prowadzi takie warsztaty i typu jeden jest z rozwiązywania problemów i że mówi dajcie mi problem, a my go rozwiążemy, typu właśnie, że no mam pomysł, ale nie wiem co z nim dalej zrobić i wtedy na żywo razem też z innymi ludźmi jest to rozkminiane, więc fajnie, bo można z nią faktycznie pogadać na żywo i z nią popracować. A ona jest też taką legendą w nauczaniu stand-upu czy pisania komedii w Stanach, że może nie jest aż tak znana jako stand-uperka, ale jako nauczycielka to na pewno. Więc książek jest dużo, no trudno mi jeszcze wymienić różne, które na pewno z impro, no to Mike'a Napiera, czy nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, to jego książki o impro mi się bardzo podobają. Improvisation Inside Out? Tak. I on pisze bardzo konkretne rzeczy w bardzo, bardzo taki przystępny sposób, takie właśnie też może nie analityczne podejście do impro, ale bardzo takie konkretne podejście. A stand-upową? Już trochę przeczytałaś pewnie też. No to właśnie Comedy Bible dużo było o stand-upie. Ostatnio przeczytałam The Serious Guide to Joke Writing Sally Holloway. To jest zupełnie inny sposób pisania żartów. Też bardziej taki, który kojarzy mi się teraz z tym, co się dzieje ze śmiesznymi rzeczami w internecie, które są bardzo na bieżąco. Czyli wstajesz rano, przeglądasz prasę i próbujesz wyciągnąć śmieszne zdania, w jakiś sposób je zbudować, robisz mapę myśli, więc budowanie właśnie mapy myśli, dalekich skojarzeń, które można połączyć, więc też zupełnie inny sposób niż w Comedy Bible budowanie. I Mastering Stand-up. Tak, te mamy też, tak. Lubię. Mhm. Steven Rosenfield. Bardzo porządnie też rozpisane w ogóle z rodzaje stand-upu, czy rodzaje form może stosowanych. Więc fajnie to pokazuje, że to nie jest tylko stand-up, tylko że tak samo jak z impro, które może mieć mnóstwo form, długie, krótkie, bardziej stylizowane, mniej stylizowane. Dokładnie. To stand-up tak samo, to nie jest tylko to, że wychodzi ktoś na scenę i mówi o kobietach i mężczyznach. Dokładnie. No tak, że tych sposobów jest dużo i tego jak się mówi, więc wydawanie takich wyroków na zasadzie to jest stand-up, a to nie jest stand-up jest zupełnie nieuzasadnione, bo tutaj jest dokładnie pokazane, że z jednej strony to może być storytelling, to mogą być wymyślone historie, z drugiej strony to może być obserwacyjny humor, z trzeciej strony to mogą być one-linery, z czwartej to może być crowdwork i jest tego dużo. Bardzo. No, my bardzo też lubimy takie bardzo otwarte podejście do komedii, no zwłaszcza, że prawie w każdej byliśmy. Tak, no zaczęliście od kabaretu, tak? Lepiej, ja w ogóle zacząłem od grania spektakli komediowych, bo moja przygoda ze sceną w ogóle zaczęła się, no powiedzmy pod koniec gimnazjum jakiś tam spektakl, ale taki, no taki wiecie, jak to w gimnazjum. Jasne. Ale już w liceum mieliśmy... Nie, a, właśnie nie, to zupełnie tak, no, ja aha, to moje gimnazjum to było na odwrót. U mnie było też takie... było artystyczne w liceum. A, u mnie to było jaskółka. Takie o, cierpienie, patrzę w lustro, co widzę, tylko ja, to nie ja. Aha, to nie. To u mnie było takie, to ja miałem inne gimnazjum. No wiem. I tak cud, że tam jakaś sztuka powstawała w ogóle. No, w każdym razie w liceum już trafiłem do takiego liceum, gdzie był fajny festiwal teatralny, bardzo rozbudowany i tam była niesamowita infrastruktura wypracowana przez tam kilkadziesiąt lat wcześniej przez uczniów. No i tam zaczynałem grając spektakle, czyli szliśmy na przykład do Teatru Powszechnego albo do Teatru Kwadrat i braliśmy scenariusze, jakieś farsy, czarna komedia, czego nie widać, czy coś w tym stylu. Robiliśmy obsadę, reżyserowałem to, robiliśmy skróty i wystawialiśmy to sobie. Więc to było moje pierwszych kilka lat, gdzie grałem czyjeś teksty, po prostu spektakle komediowe reżyserowaliśmy i wystawialiśmy. Z tego się wzięło potem, że zebrałem kilka osób z tego festiwalu, które najfajniej grały i były najśmieszniej, miały jakiś taki potencjał i zaczęliśmy wtedy pisać skecze na scenę. Takie trochę skecze, ale tak jak i Paszkot, w którym Karo była, tak, ubrane w spektaklową formę. Że to jest jednak jedna myśl zbudowana z pojedynczych skeczy. Tak, więc właśnie... Nie telewizyjne, jakby ktoś pytał. Czyli amfiteatr nie. Tak, absolutnie. Że to było niby skecze, ale które tak naprawdę budowały jedną całość przez cały spektakl. Potem zaczęliśmy robić impro, równolegle w sumie z filmami. I co? No i tak naprawdę jeszcze teraz się cały czas szkolimy po cichutku, gdyby jakieś kiedyś coś nam pykło, no to żeby już umieć chociaż trochę, już mieć jakieś zalążki do
ewentualnie serialu, czy filmu, czy coś właśnie, więc my te komedie bardzo szeroko traktujemy. A, jeszcze komiksy robiliśmy przecież po drodze. Tak, ze wspaniałą Zuzanną Szyszak, którą pozdrawiamy. Naszą koleżanką. Więc to są cały czas ci sami ludzie, ta sama wrażliwość, to samo poczucie humoru, ten sam warsztat, a jednak po prostu do różnych rzeczy potrzebujesz różnej formy, a czasem te formy się przecinają, tak? No, chociażby to, co robiliśmy, tak. Nasze skecze, to nie były skecze, to nie były spektakle, tylko to były skeczowe spektakle, tak? No i ktoś miałby problem. A to jest spektakl, to jest skecz, no właśnie, co to jest? W sumie mieliśmy ten problem na festiwalach kabaretowych, że byliśmy bardzo, może nie bardzo źle przyjmowani, ale przyjmowani na tej zasadzie, no ale co to właściwie jest? Są niezdefiniowani dla nich, tak? Gdzie jest konferencjer między skeczami? Dokładnie. Czemu dziewczyny nie mają garsonki? Dokładnie, czemu dziewczyny nie mają garsonki, czemu jesteśmy takie brzydkie na tej scenie, także no, takie rzeczy. I mimo, że to było dobrze przyjmowane przez na przykład inne grupy kabaretowe, które mówiły, o to jest odjechane, to jest dziwne, to jest fajne, właśnie, no bo na początku właśnie Maciek miał Niplodram z chłopakami, a znowu żeńska część Niplodramu obecnego była w paszkocie, więc, ale mieliśmy jakąś taką właśnie podobną wrażliwość, no i rzeczywiście z wielu stron słyszeliśmy, że to jest fajne, że to jest coś innego, że to jest właśnie ta tradycja kabaretowa, która jest w sumie piękna w Polsce. No pewnie, że tak. I tak lubimy się teraz często... Zmarła, zaszlachtowana. Tak, ale myślę, że właśnie też trochę przez to, że kurczę, bo to się nie łapie w ramy, bo to nie nadaje się do telewizji, nie próbując tego zrobić. No to jest super przykre. Tak samo pamiętam, że Matełko właśnie tak opowiadał w kontekście kuchni kołłątajowskiej. Sekcji muzycznej kołłątajowskiej kuchni prawdziwych mężczyzn. Mówił o tym, że no, im też się zarzucało na festiwalach muzycznych, że są bardziej kabaretem, na festiwalach kabaretowych, że są zespołem. No i co to jest za problem? Idąc dalej, jeszcze chciałabym od Was usłyszeć, bo myślę, że to jest bardzo inspirujące i że ludzie też mogliby na to spojrzeć w ten sposób, a na razie jeszcze nie patrzą. Czyli mówiliście, że wysyłacie Wasze krótkie filmy komediowe na festiwale filmowe. Zaczęliśmy form. Niedawno. Naprawdę, zaczęliśmy jakieś 2 miesiące temu. I już dostaliśmy się na 2 festiwale. No więc... właśnie. Tak. Nasz film... Więc aż głupio, że co my robiliśmy przez ten czas? Czemu tego wcześniej nie wysyłaliśmy? Jakoś nie pomyśleliśmy o tym, jakby myśląc o tym, no dobra, to takie są głupotki sobie robimy dla siebie, tam na YouTube'a i tak dalej, a potem pomyśleliśmy, no w sumie to jest, bardzo często nasze filmy są po prostu jedną historią jednego bohatera i właściwie jest to film krótkometrażowy, a może warto, i rzeczywiście jeszcze rozmawialiśmy o tym przez to, że mamy dużo kontaktu z aktorami zawodowymi, Janek od nas ze składu też jest aktorem zawodowym, którzy mówią o tym, że kurczę, na prawdziwych festiwalach filmowych jest po prostu tak mało komedii, ta komedia jest po prostu tak gdzieś zrzucona na bok, tak w ogóle traktowana po macoszemu, a zawsze nam zależało na tym, że komedia jest właśnie piękna i żeby to pokazać, że ona nadal jest taką właśnie równoważną dziedziną sztuki i żeby o tym pamiętać, więc stwierdziliśmy, dobra, to będziemy wysyłać i o dziwo na razie się jakoś tam nam udało. Coś tam się dzieje. Tak, właśnie z Targetem, o którym opowiadaliśmy, o tym mafijnym dziennikarstwie, byliśmy finalistami festiwalu Kino 2021, tam TVN Nowe Fabuła, Historie. Tak. Więc to było to, a teraz właśnie Pete Fiskus and Rock'n'Roll dostał się na festiwal Long Story Short. Na Dolnym Śląsku? Tak. Dolnośląski festiwal. Tak, więc to też są historie po prostu powiedziane, przez inny pryzmat. I to, że cały czas, i właśnie to sami powiedzieliście, że nie pomyśleliście o tym wcześniej, że o tym nie myślimy w ten sposób. No. A dlaczego? No właśnie, jakoś tak wstydzimy się tego. Tak. To... Co, że w ogóle w Polsce, myślę zwłaszcza, zobaczmy na polskie kino, nie? Łódzka szkoła. Tak, no trzeba, bo jak nie, to nie ma sztuki. Jak się nie powiesisz po seansie, to nie ma sztuki. Tak, Bebe powiedziała, moja siostra, też improwizatorka, że po jednym z festiwali w Gdyni, na które chodzimy i jesteśmy z Gdyni, powiedziała, że powinni dodawać do biletów żyletki. Dokładnie. No, trochę tak jest. Nie wiem, mam wrażenie, że jak już, bo sztuka jest jedną z, już też tak do teorii socjologicznych sięgając. Oczywiście. Bardzo proszę. Sztuka jest, ma być taką cechą dystynktywną, możliwość konsumpcji sztuki ma być cechą dystynktywną dla elit. Więc jeżeli sztuka jest
prosta, przyjemna, no to trudno się odróżnić od reszty, tak? Ja idę pocierpieć, bo ja jestem intelektualistą, ja jestem z wyższych sfer, ja to rozumiem i ja już się czuję lepiej, bo ja poszedłem na to coś, co się nie do tego oglądać, bo jest tak ciężkie i chcę się powiesić. Tak. A na rozrywkę to każdy sobie może pójść i się pośmiać. To jest Biblia Pauperu. Ja się nie jestem w stanie się odróżnić od reszty, w sensie to tak oczywiście, tak. Wiecie, no. A z drugiej strony na przykład ostatnio mieliśmy taki dosyć duży plan zdjęciowy, jak na nas. Zrobiliśmy film, który pewnie niedługo będzie, chociaż nie wiem, kiedy wypuszczony będzie podcast, więc w czerwcu 2021 będzie ten film. Może już jest, zależy kiedy tego słuchacie. W każdym razie bardzo dużo fajnych aktorek zgodziło się zagrać w tym filmie, które zazwyczaj z nami nie współpracują. I powiedziały, że kurczę, scenariusz jest świetny, bo jest strasznie śmieszny i nie mamy kiedy grać właściwie do takich rzeczy bardzo często. I to było takie miłe, że tak, ojejku, czyli profesjonaliści, nas takich obszczurów, amatorów. Że chętnie u nas zagrają, żeby po prostu mieć fajny tekst do powiedzenia. Tak, tak. I to było takie, kurczę, może rzeczywiście trochę tak jest. Tak, tak, no, że może nie ma co się wstydzić tej komedii. Oczywiście, jednak. Że nie ma co się wstydzić właśnie. No. I powtórzę to, co mówiłam wczoraj, czyli nie wiem, kiedy też słuchacie, ale z Mikołajem, że jak mieliśmy w szkole filmowej warsztaty z reżyserem, który taki masterclass przyjechał z gdzieś tam z Wielkiej Brytanii i rozmawiałam z nim w jakiejś przerwie właśnie o tym, że w Polsce, kurczę, że no tak, że mamy problem z komedią, że tak właśnie, te komedie to tak jakoś nie idą, a tak bym to chciała, żeby szły. A on mi mówi, no ale dobrze, no to powiedz mi, zastanów się, ile widziałaś z całego świata dobrych komedii w zeszłym roku? Ja myślę, mówię, no chyba jedną. Ja mówię, no właśnie, to nie wy macie problem. Cały świat ma z tym problem, bo to jest bardzo trudne i wszyscy chcą robić komedię, a prawie nikt nie wie, jak to robić. I myślę, że w ten sposób powinniśmy na to patrzeć, że jeżeli mamy tę super moc, żeby robić komedię, to wszyscy tego chcą. Więc dlaczego nie korzystać z tego, zamiast się tego wstydzić? Tak, tak. Make 'em laugh. Cytując deszczową piosenkę. Ale właśnie... Tylko gdzie są te pieniądze, o których mówili w deszczowej piosence? Ale w autobiografii Monty Pythona, która zresztą też jest super ciekawą książką i polecam, tam właśnie było takie ciekawe spostrzeżenie, że komedia jest tak naprawdę dużo trudniejsza niż dramat. No fajnie sobie tak cytować ze swojej perspektywy. No oczywiście, że tak. Nie, ale jakby... cytuję ich teraz. Że jest dużo trudniejsza niż dramat, dlatego że na komedii, jeśli nie rozśmieszysz kogoś, to ludzie się wściekną. O Jezu, tak. Oni są wściekli. Tak. Natomiast jeśli będzie dramat, oni się nie popłaczą, to będzie takie, ale okej, to było trudne, tak? Mhm. I ludzie to akceptują. Natomiast na komedii zna się każdy, tak. Bo każdy ma poczucie humoru, więc jak kogoś to nie rozśmieszy, to znaczy, że to nie było śmieszne. Więc trudno być komikiem, bo myślę, że komik najprędzej budzi złość. O ja, to jednak jest ryzykowny zawód. Trudna rzecz też w warsztacie, właśnie w komedii jest taka, to nie pamiętam z kim o tym rozmawiałem, ale to była bardzo ciekawa dyskusja. Z tobą rozmawiam o wszystkim innym, a tę jedną rozmowę w życiu odbyłem z kimś innym. I nie pamiętam z kim. Będę już rozmawiał tylko z tobą, a jak będę rozmawiał z kimś innym, to też z tobą, tak jak teraz to robimy i wszystko w porządku. Okay. W każdym razie, kiedyś odbyłem jedną rozmowę z kimś innym i jak masz dramat, to on może zadziałać po czasie. Idziesz, oglądasz, nie do końca rozumiesz, idziesz do domu, myślisz, sobie zinterpretuję w ten sposób, tamten, o super, ekstra, jestem zachwycony, jakie to było wspaniałe kino, tak? W komedii, jak się nie zaśmiejesz tu i teraz, to jest koniec. W sensie musisz. Więc to jest trudne, żeby była inteligentna komedia, ale jednak taka, którą zrozumiesz w tej chwili, którą ci ktoś podaje. Mm-hmm. Tak? Żeby to było trudne, ale tak podane, żebyś ty jednak to zrozumiał w tym momencie, w tym to jest. Bo to, że ty zrozumiesz ten żart za 3 godziny po rozmowie z kolegą, że sobie razem zinterpretujecie go, no to jest takie, to sobie pokręcicie głową, fajnie, ale fajny dowcip. Ale to musi być tak zrobione, że jakoś nie dość, żeby uderzyć w twój intelekt, to jeszcze jakoś tak wtrzewia i w podświadomość, żeby to w od tej chwili od razu wywołało ci śmiech. Zadziałało. Więc musisz działać i inteligentnie, jeżeli chcesz trochę wyższą formę komedii tworzyć, ale jednak w taki sposób, żeby to zadziałało tu i teraz, a nie, że dasz ludziom sobie, poczytają w internecie, o co chodziło w tym filmie. Tak, tak. Więc no. To jest super trudne, żeby to osiągnąć, tak? Bo
bardzo często mogą ludzie iść w jakieś niskie kierunki przez to, tak żeby zadziałało to od razu, żeby to było zrozumiałe. A no tak, i często jest to trochę takie lenistwo też, żeby mieć rzeczywiście taki najprostszy odbiór, ten pierwszy, taki najłatwiejszy. No samo to, że telewizja też to wymusiła, i właściwie sprawiła, że przez to jakby inne rodzaje komedii właściwie w telewizji się nie pojawiają. O właśnie, a propos telewizji, no bo przecież od jakiego czasu już prowadzisz swój program? W sumie 6 lat. No to słucham. Chyba. No to słucham, po 6 latach prowadzenia programu w telewizji o komedii, o kabarecie. Tak. Jakbyś miała nam teraz w skrócie powiedzieć, co ci z tego zostało, co masz takiego właśnie, co do ciebie najbardziej przemawia? No na pewno to, że przegadać dużo rzeczy i postawić na swoim. Że nie można się od razu... Ja mam też taki trochę charakter na tej zasadzie, że nie, no jak mi ktoś coś powie, a to ja tak, o no oczywiście, ja przepraszam. Na razie taki przepraszający i błagający o wybaczenie i że oczywiście już zmieniam, bo wszyscy wiedzą lepiej niż ja. O nie! Niestety. I to było bardzo trudne na samym początku, no bo rzeczywiście... Chociaż plus jest też taki, że trafiłam na bardzo fajne wsparcie od Zuzy Dobruckiej, która przez wiele lat reżyserowała programy telewizyjne i rzeczywiście ona mnie wdrażała w to, bo ja też jednocześnie montowałam i wybierałam archiwalia do tego programu, więc oprócz tego, że jeszcze bardziej poznałam tę historię komedii, no to sam montaż i często mówiła na przykład, że zobacz, że to nie będzie działać za chwilę. I tak dalej. I rzeczywiście to mi dużo dało, ale były też takie momenty, w których nie zgadzałyśmy się. Ja mówię, nie, to mi się strasznie podoba, to musi zostać. I po czasie mówiła, okej, faktycznie, nie? Miałaś rację. I że też nie jest tak, bo to był taki nieduży program w TVP Rozrywka, więc to też kanał tematyczny, więc też nie każdy tam trafia. Aczkolwiek fajne było to, że ludzie się przyzwyczaili bardzo do tego programu i że rzeczywiście miałam regularną publiczność, bo najpierw z Grześkiem Dolniakiem prowadziliśmy kierunek kabaret, a potem Grzesiek poszedł bardzo w stand-up i rzeczywiście zmienił swoją karierę, więc zmieniłam trochę program na kabaret za kulisami, który też polegał na rozmowach z kabareciarzami, prowadziłam go z Mirkiem Gancarzem z kabaretu potem, więc trochę inna formuła, ale faktycznie, że przez lata jakby ludzie się przyzwyczaili do tego i przyzwyczaili do rodzaju humoru, który też tam pokazywałam, czyli archiwaliów, które wybierałam. A starałam się wybierać też takie bardzo nieoczywiste, takie, które tylko mnie śmieszą na przykład rzeczy, albo takie, które... Na pewno nie puszczałam rzeczy, które uważałam, że mnie nie śmieszą, w sensie, że zawsze puszczałam tylko to, co mi się podobało i nawet jak ktoś mówił, a może byśmy coś, to bardzo byłam w tym konsekwentna, że nie. Tak, i ciekawe jest to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, co mówiłaś też, że rozmawiałyśmy o jakimś tam jednym złym przejawie kabaretu w telewizji, który niedawno była jakaś tam dyskusja na ten temat. Chryja, tak? Czy warto rozgrzebywać te rzeczy, które są złe, czy jednak właśnie lepiej pokazywać te, które chcielibyśmy widzieć? No właśnie, ja też miałam tę zagwozdkę na samym początku, z Grześkiem mieliśmy takie coś, że może zróbmy taki odcinek, że, bo też mieliśmy na początku na przykład o tym, jak budować, jak kompletować grupę, jak pisać skecze, takie bardzo też konkretne. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, to może zrobimy taki, jak tego nie robić i pokażemy wszystkie, które nam się nie podobają, takie syfy. No i w sumie było tak, że właśnie wróciłam do domu i gadałam o tym z Maćkiem i Maciek tak powiedział, że czy to jest dobry sposób na to, żeby ludziom jakby pokazywać rzeczy, których nie chcę, żeby widzieli. Czy warto, czy nie lepiej po prostu budować na pozytywnym przykładzie? Czyli pokazuję to, co mi się podoba, to, co mnie śmieszy. Zobaczcie, to jest komedia, która mi się podoba. Zobaczcie, to jest coś innego niż dostajecie. Po co puszczać coś, co leci w głównych stacjach non-stop? I tylko powiedzieć, że mi się nie podoba. A też no na przykład, wracając na przykład na chwilę do storytellingu, no to my oprócz książek, to trafiliśmy na kanały na YouTubie. Jest kilka kanałów prowadzonych przez absolwentów scenariopisarstwa w Wielkiej Brytanii albo w Stanach. I oni właśnie... Nie pokazywali słabego filmu i czemu tutaj ta scena nie działa, tylko tak. Właśnie pokazywali fajne filmy, fajne sceny, które dobre. Często możesz nawet nie znać tych filmów. Tak, albo znasz i myślisz, że jest banalne, a nagle się okazuje, że tam jest niesamowicie poprowadzona struktura i dlatego on działa. Myślisz, że to jest prosta rozrywka, a tam naprawdę jest coś super przekminione. I na przykład podaję nazwy, uwaga, Lessons from the Screenplay. Tak. To jest jeden z naszych ulubionych. Drugi nasz ulubiony to jest Just Right.
I to są takie dwa nasze ulubione i tam właśnie w ten sposób robili, tak? Pokazywali film i to pozytywny przykład, tak to robić. Nie? Tak, no i muszę przyznać, że właśnie ta rozmowa z Maćkiem wtedy mnie tak, tak mi uświadomiła, że tak, rzeczywiście, po co mam pokazywać takie rzeczy i rzeczywiście dostawałam takie pozytywne też od ludzi, ojejku, nie widziałam tego tyle lat, ale super, albo skąd wy to wygrzebaliście? I że jednak takie właśnie pozytywne i myślę, że naprawdę miałam taki dobry feedback, że ludziom ta komedia się podoba. Więc bardzo dużo się narzeka, że czemu w telewizji jest tyle takich rzeczy. Z drugiej strony ja bardzo często słyszałam, widz jest głupi, widz nie będzie tego oglądał. I zgadzam się z tym, że może być tak, że w pierwszym momencie widz tego nie obejrzy, bo to nie jest dla każdego. Ale wydaje mi się, że w telewizji powinno być miejsce na to, że puszczamy różnego rodzaju komedie i dać temu czas. W sensie nic nie zadziała po dwóch odcinkach na przykład. Nawet po sezonie, to jest za mało. My sobie dajemy czas. 16 lat. I zobaczymy. Jeszcze trochę czasu sobie dajemy. W końcu ktoś się dowie. Nie, ale no, rzeczywiście dużo mamy takich rozkmin, rozważań, co zrobić, ale zawsze jakoś uznajemy, że no, nie będziemy się uginać i będziemy robić to tak, jak chcemy. Tak. I po prostu jak będziemy wystarczająco konsekwentni, to mamy nadzieję, że w końcu po jednej, drugiej, trzeciej takiej rozmowie ktoś akurat właściwy ją usłyszy, zainteresuje się nami i coś się stanie. Też, mam nadzieję, że kwestia już szczęścia też tutaj dochodzi do głosu, że po prostu, żeby... Bo rzeczywiście widzimy też coś takiego u nas, że jak ktoś obejrzy nasz film, to zazwyczaj odnosi się do niego bardzo pozytywnie i łapiemy sobie stałych widzów i da się to wyczuć, że mamy takich stałych odbiorców i że oni chcą to oglądać, ale po prostu nie wiemy, jak dotrzeć do nowych i mimo, że próbujemy na różne sposoby... I czasem się jakoś tam dociera, ale w taki chaotyczny, facebookowy sposób, a właśnie przede wszystkim... Niesamowite jest, jak się obserwuje, jak społeczny dowód słuszności, socjologia, dziękuję bardzo, jak społeczny dowód słuszności działa, tak, że wstawiamy na przykład film, gdzie wszystkim się podoba i nawet do nas tam piszą, o fajne i ma ileś tam lajków, ale wystarczy, że na przykład wrzucimy posta, że komuś się podobamy, że dostaliśmy się na festiwal, 500 lajków, w sensie content nie jest tak fajny, jak to, że ktoś to polecił. Tak? A to nawet nasi znajomi, tak, bliscy nam ludzie reagują lepiej na to, że komuś to się spodobało, więc społeczny dowód słuszności to jest coś nie do przecenienia, więc tak naprawdę dlatego na YouTubie ludzie się najczęściej wybijają, w sensie bardzo często wybijają przez krosy, czyli że się pojawił u kogoś, ktoś mnie weźmie, patrzcie, to jest ktoś fajny i nagle wszyscy tam się przewalają. Może trzeba znaleźć kogoś do tego. Próbujemy, coś tam kombinujemy, tylko też znowu nie chcemy się uginać, więc nie próbujemy do byle kogo, tylko sobie tam patrzymy, kto nam odpowiada, a też nie jest tego dużo. Żebyśmy też pasowali, bo nie chcemy też widzów, którzy potem stwierdzą, no ale co to jest, no nie? No tak. Bo to jest to nie jest obiekt moich zainteresowań. Ale właśnie to, co chciałam też powiedzieć, że na przykład braliśmy udział w jakimś tam webinarze, bo była możliwość rozmowy też z kimś, kto się zna na YouTubie, żeby rzucił okiem po prostu na nasz kanał, jakby co tam nie działa. Powiedział, że wizualnie fajnie, ciekawe filmy i tak dalej, no ale na przykład, no że teraz to bardziej klikają się rzeczy, które... No na przykład rozmowy vlogowe, czy coś takiego, albo właśnie rozmowy podcastowe, czy wywiady. Mówimy, no tak, no ale my chcemy robić właśnie skecze komediowe, tak, więc czemu mamy zmieniać? No tak, ale musicie, no to musi trwać półtorej godziny, może niech to będzie właśnie rozmowa z kimś, albo jakiś albo challenge. Tak. Wiecie co, poleciłem challenge i tak, to nie jest coś, co my chcemy robić w ogóle. Wiecie co, teraz rośnie sekcja beauty na YouTubie, więc może zajmijcie się kosmetykami, a my byśmy chcieli robić komedię. Tak, no to powodzenia wam życzę, bo to nie rośnie. Tak, słuchajcie, może coś innego. Tak. A może trzeba zebrać właśnie komików z różnych stron Polski, zbudować jeden wielki dom gdzieś w środku. Dokładnie. I zrobić dom ekipy, komików. Tak. Ekipa komików. I robić sobie challenge, że dzisiaj piszemy sketch. Na maksa. Co za nuda, Karo. Jesteś nie, taka stara. Nie możemy pisać sketchy, bo to będzie nudne. Trzeba zrobić dzisiaj jeszcze fioletowe warzywa. O! Tak. On dziś podobno ekipa miała coś. Obrżyna. Bakłażon. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest taka komedia, którą pewnie każdy chce oglądać i to nie jest takie też od razu. Ale widzę, się wychowuje też, jeżeli... Ja w to też zupełnie wierzę, że właśnie da się to zrobić i po prostu wierzę w to też, nie wiem, kto to powiedział, ale że każdy ma... A, to Steve Martin w Masterclassie, jak oglądaliśmy Masterclass Steve'a Martina, że każdy ma swoją niszę
I ta nisza jest na tyle duża, że da się po prostu z tego żyć. Tak, tylko trzeba dotrzeć do tej niszy. Ona musi się do tobie dowiedzieć. Chodzi o to, że tak mi się wydaje, bo teraz to już wychodzimy poza zakres naszej takiej wiedzy, a raczej bardziej naszych przeczuć, bo jak pisać skecze, to wiemy, ale co powoduje, że ktoś jest znany czy nie, to już nie wiemy, bo inaczej byśmy byli znani. Ale obszar naszych przeczuć, no to, że po prostu, jeżeli masz humor dla, nie wiem, 80% społeczeństwa, no to jak wrzucisz go do losowej publiczności, no to generalnie większość go kupi, tak? A jeżeli masz humor dla, nie wiem, 20% społeczeństwa i wrzucisz go do losowej, no to ta publiczność tak siłą rzeczy go nie kupi. I potrzebujesz miejsc, gdzie masz sprofilowaną tę publiczność. A mamy wrażenie, że nie ma szerokich, popularnych miejsc, które by miały taką komedię, jaką my publikujemy, żeby się jakby w to miejsce wbić do tej konkretnej sprofilowanej publiczności, do takiego, nazwijmy to brzydko, takiego segmentu rynku komediowego, nie? I my musimy go budować po prostu. Tak. A to jest super trudne, możemy, żeby złapać tych ludzi. Tak, no zwłaszcza, że jeszcze co chwilę zmieniają się te algorytmy, co chwilę... A to Facebook coś tutaj ścina. Dlatego nie? Najlepiej to... właśnie, jak ktoś cię wypromuje, tak? W sensie te krosy to jest najpotężniejsza z możliwych rzeczy. Może tak. Ale no weź to, wiesz... Ogarnij, jak nikogo nie znasz. Tak. Bo my znamy fajnych bardzo twórców. Równie niepopularnych. Równie niepopularnych. Tak, jak na przykład ja. Tak, tak jest. Mamy super krosa. Ale twój... Ale twój podcast nas wypromuje. Siedzą trzy osoby i wszyscy liczą, że ten podcast ich wypromuje. Spokojnie, tak. My przekierujemy dwie osoby do ciebie, ty dwie do nas i rośniemy. Dobra. Słuchajcie, to będzie już po cztery, nie? Na przykład. O jest, ale może to akurat będą bogate osoby, które mają kamienicę właśnie. I chcą otworzyć klub i potrzebują tam właśnie. Czegoś. Właśnie. Potrzebujemy bogatych znajomych, o tym też rozmawialiśmy, tak. Więc jakby co, odzywajcie się, piszcie do mnie, bo to nie plodramu. Oferujemy ciekawe rozmowy. Dokładnie. I siedzenie do czwartej na plotkach komediowych. A jako, że mówimy o czwartej, to wybiła czwarta, więc będziemy musieli kończyć, ponieważ macie dzisiaj występ na żywo po raz pierwszy. Marko, pierwszy raz po pandemii. Ale jest stres. Jest. Stresujemy. O Jezu, dobrze będzie. Dobrze będzie. Rok nie być na scenie, no to już jest coś. Tak, ale można się pocieszać, że nikt nie był, więc... No, może to. Chyba... 15 czy 16 lat nie mieliśmy tak długiej przerwy w występowaniu. Tak, no, ja też strasznie to jest. W każdym razie trochę popracowałem, bo my robimy dużo takich twistów w naszej strategii. Trochę kombinujemy sobie i taki. Tak jak pan Gonciarz mówi. Trochę też z korpo powynosiliśmy i tak tweaki, jak się w korpo mówi, że tweak strategii. Trochę zwracamy. I różne. Teraz trochę idziemy w serię filmów. W ogóle pandemię wykorzystaliśmy trochę do tego, że skoro nie można robić w zbyt dużo osób rzeczy, no to na przykład jedną zrobiliśmy serię, gdzie był tylko operator, dźwiękowiec i nasza dwójka i nakręciliśmy taką serię w mieszkaniu tak, u nas. Tak, super jest. Teraz jak się trochę rozluźniało, to zaczęliśmy kręcić filmy, bo uznaliśmy, że dobra, zawieźmy na sekundę impro na jakieś 2 miesiące i usiądźmy porządnie i 2 razy w tygodniu czy 3 siadaliśmy, właśnie pisaliśmy skecze, robiliśmy serię, wymyślaliśmy i tak dalej. Więc i nagrywaliśmy je i mamy nagranych 9,5 filmu. Które jeszcze nie wyszły. Które jeszcze nie wyszły. 9,5 i półtora mamy już napisane, tylko czekamy na realizację, bo no strasznie nam się terminy rozjechały, jak się trochę zaczęło otwierać, więc nagle trudno jest to nagrać. No ale mamy właśnie trochę nagranych tych filmów. Mam jeszcze jedną serię koncepcji, ale jeszcze nie napisaną, którą chcemy realizować. Więc chcemy trochę też popisać, żeby porobić sketchów takich, które jako serię można podesłać gdzieś do kogoś, żeby on o tym powiedział. Bo pojedynczy film, no to co ma ktoś powiedzieć? Patrzcie, fajny sketch. Ale na przykład seria o czymś, no to już jest... Twórcy robią serię, która opiera się na jakimś założeniu i jest już 4 odcinki, obejrzyjcie, będą wychodziły następne. Tak, o tym można coś napisać, więc pomyśleliśmy, że chcemy poszukać takich rzeczy, które są bardziej seriami, na jakieś różne tematy, z jakimś takim właśnie premisem, takim jednozdaniowym dla całej serii, a nawet nie dla jednego sketchu, gdzie można jednym zdaniem powiedzieć, oni robią coś takiego, zobaczcie ich i zobaczyć, czy to nam coś da. Więc cały czas szukamy, cały czas kombinujemy. No myślimy właśnie o tych okrosach, więc tam powoli sobie szukamy dróg dojścia. Robimy listę osób, które robią coś jakkolwiek podobnego do nas, a nie po prostu, że są jakimiś tam vlogerami czy coś takiego, tylko też jakieś filmy tworzą. Tak, więc będziemy myśleć pod tym kątem, chociaż rzeczywiście nie wiem, widzę po swoim Instagramie, że trochę zaczęliśmy gdzieś tam docierać do sławniejszych ludzi, więc to jest ciekawe bardzo, że może coś z tego
wyjdzie. No w impro mam nadzieję, że już, że przynajmniej po wakacjach da się chociaż tak grać, żebyśmy, bo chcieliśmy też grać długie formaty, takie gatunkowe, przez to, że jest blisko nam do filmu, no to zaczęliśmy właśnie pracować przed pandemią o post-apo spektaklu. I przyszło apo, więc przepraszamy za to, że przynieśliśmy wecha. Więc to mamy, jakiś kryminał improwizowany, więc w takie właśnie długie formy, więc będziemy szukali też może pod to scenę. Myśleliśmy już też o impro z gwiazdami, żeby zagrać z gośćmi, więc tych planów już było dużo i faktycznie przed pandemią mieliśmy to dosyć dobrze rozkminione i teraz trzeba to trochę rozgrzebać z powrotem. Tak. Mieliśmy właśnie ruszyć potężnie w marcu, bo mieliśmy przeskoczyć na tam właśnie dwa, trzy występy w miesiącu i tak regularnie i nagle bęk żadnego. I marzec. Tak. Jeszcze się tam dogadywaliśmy z jednym teatrem, że może u nich co jakiś czas, więc no, dużo się działo. Teraz mamy też bardzo taki fajny projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie we współpracy z Domem Kultury w Turku, czyli z mojej miejscowości, na właśnie warsztaty improwizacji, takie bardzo długie, zakończone pokazem warsztatowym dla dzieci z okolic, dla dzieci zarówno z domu dziecka, bo to będzie takie dedykowane, ale też dla wszystkich chętnych dzieciaków z okolic, super, które by chciały coś porobić teatralnego, no bo w małych miejscowościach no jest tego, dostęp do kultury jest bardzo trudny. Jeszcze w czasie pandemii, kiedy kino, które było jedynym takim miejscem, zostało zamknięte, no to właściwie nic się takiego nie dzieje. Więc pamiętam, jak ja byłam dzieciakiem i bardzo chciałam robić różne rzeczy, więc mam nadzieję, że to też coś, że to będzie fajny projekt. Więc generalnie staramy się robić dużo rzeczy, też nie za dużo, żeby jednak się na każdej móc skupić odpowiednio. No siejemy szeroko i zaczęliśmy też właśnie wysyłać na te festiwale. No i zobaczymy, no może któraś z tych rzeczy po prostu może w końcu zaprocentuje. W końcu pyknie. Trzeba być konsekwentnym, robić swoje i, tak. Może i liczyć na łódź szczęścia. Jak Norwida. Dobrze, no to mam nadzieję, że szybciej. Więc dziękuję wam bardzo. I na pewno jeszcze sobie pogadamy, bo przecież to dopiero co otworzyliśmy wrota do tej. Prawda? To konspekt zrobiliśmy tak naprawdę do dyskusji. Spis treści. Zrobiliśmy spis treści, teraz trzeba napisać książkę. Tak jest. Także dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy. I tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, wnioski, pytania, to piszcie śmiało na kreatura.podcast@gmail.com albo znajdźcie mnie na rozalska.com albo w social mediach i śledźcie Niplodram na Facebooku i Instagramie i słyszymy się niebawem. Pa!